Jaka to już faza? Ćwierćfinał. Ćwierćfinał. Trzeci. Ty gdzie jesteś teraz? Ja grałem ostatni ćwierćfinał z Marcelem. Czy przed tobą ten mecz, tak? Tak, jeden przede mną jest, teraz gramy. Jakieś niespodzianki? No ja bol odpadł. Z kim? Z Dawidem Molcikiem. Nikt się tego nie spodziewał. A to PSG na kogo było? Ja bol PSG. Na Bayern. To co, Molczyk czarny koń? Zobaczymy w następnej fazie. A postawę trenera Wróbla jak oceniasz? 4 punkty zdobył? No to i tak dużo widać tu. Wygrał z chłopakiem, co teraz wygrywa się w finale 2-0. I tak niezły wynik. No, trzeba powiedzieć. A ja co? Jeden punkt, jedna bramka. Honorowo. Lepiej niż San Marino. Trochę żeście mi tam władowali. Ale w ciężkiej grupie byłem. No to była najtrudniejsza grupa. Dwóch przeciwników bardzo trudnych. No ty i Jabol. I Simao też solidny. Simao też dobrze gra. Nie. To są same fakty, trenerze. Wczoraj się jeszcze odbył mecz towarzyski pomiędzy tobą a trenerem Wróblem. Wygrałeś 3-0. Właśnie. Bardzo solidny mecz, trzeba powiedzieć. To też o czymś mówi. Taka miałeś o losowanie, jeśli chodzi. No jedziesz, no. To mam nadzieję, że jak będzie finał, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, pewnie dzisiaj, to mnie tam zawołasz. Jak będzie finał, to cię zawołam. Tak raczej jest. Dzisiaj powinien być. No to dobrze, to będziemy czekać. Dobra. Jak Manolo stan zdrowia zawodników? Średnie, ale stabilny. O, tak może powiem. Dużo, nie? Tych... Dużo przeciążeniówek. Już widać zmęczenie. Dziękuję. No pojawiają się jakieś już większe stany zapalne. Walczymy z tym. Niektórzy potrzebują po prostu troszkę zluzować dzisiaj z treningami. Ale jest dobrze. Nic poważnego się nie dzieje. Samo życie. Samo życie. Na siłowni ostro do samego końca, co? Codziennie. Chyba Piotrek chyba tak nie było. Rok temu tak nie było. Nie, aż tak nie było. No. A pyjąc ostrzejszy niż rok temu, czy łagodniejszy? Ostrzejszy. Ostrzejszy? Wali te pół tony na te sztangi. Tak, no. Z wiekiem się człowiek radykalizuje. Oczywiście. No merci. Idziemy na halę obejrzeć. Są tu, czy nie ma ich tu? Są. Chodź. Będę miał jakąś pamiątkę chociaż. Wydrukuję sobie na starość. Pogałbyś sobie. Dzieciom będzie pokazywał. Pogałbyś sobie, nie? Czy się na hali? Na hali zawsze. No, taka hala do pogrania. No, fajna odległość, także wiecie, 4x4 na siłę można tam rzucić 5x5. Ale tutaj nie ma żadnych, ani rok temu nie było tutaj treningu, nie? Takiego czystego. Nie. Myślę, to tylko młodzi mieli 2-13 tak, tutaj. Ale myślę, że przy naszych obciążeniach to jest głupota. Nie wskazane by to było. Na taki twardy teren, bo tak jak Manolo sam powiedział, że tutaj stworzą się same stany zapalne. No. I to kolana bolą, to przy tym to jeszcze było troszkę morderstwo dla kolan, nie? No. Nawet trener George wczoraj narzekał na Orlika, że twardo, więc o czym... A wiem, bo tam jest... Oglądałeś trenera George'a w akcji? Oglądałem. Bardzo ładnie wyskoczył do tej główki. Myślę, że to było zawsze w nim. Teraz to pokazał.
Jesteście? Chciałbym pozdrowić całą rodzinę i Kasię z Bydgoszczy. I to pójdzie. Pójdzie, musi pójść. Jest wierną fanką. Zerw to na ten, na... Albo coś. Nie, nie przerabię. Nie przerabię. Jak ja wierzę w twoim... Nie przerabię, bo nie przeżyję. Chciałbym pozdrowić wielkiego człowieka, mojego przyjaciela, który zawsze mi będzie w sercu, jego brat również, ale no, co rok zawsze pozdrawiam tego człowieka, więc Szymon Zielonka, pozdrawiam ciebie, ksywka Jogi. Możesz teraz dać teraz zdjęcie z Redami piękne. A zobacz, Nikoś zadebiutował w Ekstraklasie, a ty co? No niestety, no. Klątwa rozwoju, tak? Trzeba się tu trzymać. Jaka klątwa rozwoju? Żartuję sobie, no. Tak sobie żartujemy z chłopakami czasami, no. Ale no, gratuluję mu tego, nie? No. Mój najlepszy kolega. Wszyscy mu gratulujemy. To coś musi oznaczać, prawda? Gdzie to było? Worek z ziemniakami. Na Tarnowskich Górach. Bramek nie strzela w ogóle. Biegać mu się nie chce. Ale jedna rzecz mi się podobała, fryzurę, jak się ładnie wyciął, na żołnierza. MFP! No, teraz nie wiem, co to jest. Na żołnierza. Gdzie on weźmie przyjechał? Poszedł, zmęczony. Zaraz go tu weźmiemy. Miszek! Proszę przyjść tutaj, się łatwiej przyjechać. Panie trenerze, nie wiem, to twoje opcje jest mecz. To wy chyba nie wiecie. 19.30. Aha, no, to już wiecie. My wiemy, nasz pokój wie wszystko, bo to jest mój pokój. Kalecio, pięknie wyglądasz. Dziękuję bardzo. Macie, jakby Piotrek wyglądał? Jeszcze lepiej, co się wydaje, wiesz? Myślę, że groźnie. Groźnie, ale we wszystkim groźnie. Ułożyliście chłopaki już swoje puzzle? Co dostaliście od prezydenta Katowic? Nie, jeszcze nawet nie odpakowane. Ja tak samo. Już nie mam. Na prezent kogoś dałeś? Na prezent będą, no. Taki no. Jest pomysł. Myśleliście pewnie w pierwszej chwili, że Monopoly zwykłe, nie? No, tak to myślałem właśnie, ale... To by było fajnie. Co, Barry, jak się czujesz jako MVP? Mistrzostw Polski? No dobrze, no. Najważniejsze, że zdobyliśmy ten złoty medal. Jest to nie tak. Trenerzy w was nie wierzyli. Nie wierzyli, no. Dlatego trzeba było udowodnić. Ale fajna historia. Mi tam któregoś dnia, pamiętam, dzwoni ten Rapik. Przyjeźdź na Giszowiec do hali, chłopaki se fajnie grają, a potem parę turniejów do przodu i żeście mistrzostwo zdobyli. No, nic nie, w sumie to nie... Bardzo lekko. Ja się spodziewałem, ale... Można powiedzieć, że... Nikt nie wierzył praktycznie. To wy tacy dobrzy, czy ci futsalowcy tacy? Nie, no my. No. Bez żadnych założeń weszliśmy. Zasad nie znaliście. Pokazaliśmy, jak się gra w piłkę. Jak to komentator powiedział, my mieliśmy po prostu kombinacyjny i szybki futsal. A z futsalem nie mieliśmy styczności. Ale Igor, zgadzasz się z tytułem MVP dla Barrego? Jasne, oczywiście. Baruś nas tam poprowadził do mistrza Polski. Też to już dobra. No. Cała drużyna dobrze zagrała. No to jak na dużym boisku by wam nie poszło, czego nie podejrzewam, to zawsze hala jakaś alternatywa, co? No. Spokojnie, tu będzie muzyka. Ja nie wiem. Nie wyciągaj niektórych rzeczy. Piotrek jest najlepszym zawodnikiem rozwoju. I muzyki już na pewno nie będzie. Miało być przejście, ale nie będzie. ASP. Nie ma takiego liścia. Łysy a blondyn. Łysy z pełną fryzurą. Co tam dobrego? Soku kocmyrzów. Muszę tą nazwę na początku powiedzieć, bo znowu mi z głowy wyleci, jakoś mi się nie umie zainstalować w głowie. O 19.30 gramy ostatni sparring na obozie.
Ja sobie siedzę na łóżku, bo tak przez cały obóz z tej perspektywy na trenera patrzyłem, to też tak samo teraz będę. Co skład wybrany, bo trochę tych absencji jest, nie? Takich tak, mikro. Skład wybrany, wspólnymi siłami zdecydowaliśmy o składzie, nie było łatwo, jest większa ilość ludzi, którzy zagrają w tym meczu. Chcemy, żeby w nagrodę za tą naprawdę dobrą pracę, ciężką pracę na treningach seniorskiej ekipy i drużyny A1-ki nazbierać tych chłopaków tylu, żeby każdy gdzieś tam te swoje minuty dostał i to będzie taka forma nagrody. Klub zadbał o to, żeby przygotowania były się taką pełną parą, także ciasto, kawa, odprawa z trenerem Apikiem. Dzisiaj też chcę, żeby przedstawił im kilka takich założeń, spostrzeżeń ze swojej strony. Widzimy się na boisku. Bo na tym boisku będziemy grać pierwszy mecz w tej czwartej lidze w rundzie rewanżowej, dlatego też parę takich rzeczy, które nam tutaj pomogą, które już tutaj trener zawsze za każdym razem, czy w treningu, czy po analizie zwraca uwagę, ale jeszcze sobie gdzieś tam parę rzeczy przypomnimy. Dlatego jak będziemy tak biegać, jak nam nie będzie szło, to dobra piłka, ograniczmy ryzyko do minimum, biegnijmy we wszystkie strefy i naprawdę będziemy się cieszyć. Panowie, myślicie, że wydarzy się coś bardziej spektakularnego niż akcja Piotrka Barwińskiego, która jest absolutnym hitem obozu? Jedynie co może, to drugi raz tak samo zrobić. I jeszcze, co może dołożyć, to jeszcze z tego bramkę strzelić. Ale myślę, że na razie w tym momencie... A ten aplauz dzisiaj na odprawie był zasłużony. To jest akcja roku, moim zdaniem. Postarajcie się utrzymać przy piłce, to co ostatnio wam mówiłem, nie patrzeć co się nie w pierwszej, drugiej, trzeciej minucie, tylko starajcie się jak najdłużej utrzymać tą koncentrację grania w piłkę. Utrzymajcie się przy piłce, niech oni pobiegają. Takie zadanie na ten mecz. Nie musi tu być 5, 7, 10, daj Boże, żebyśmy wygrali, bo to może nie być łatwe spotkanie, tego trenera znam, a tutaj tak samo, bo gdzieś tam cały czas się mijali. Zdebi, na kogo stawiasz w finale FIFA? Bo tak siedzisz między finalistami. Chyba na Semiczka, bo więcej gra w FIFA. Więcej? No, Bary. Ja daję na Bary. Bary jest doświadczony. Ale Bary nie, coś tu tam... jest zwycięzca. Ja myślę, że Bary przyjaciel jest... Bary grał ze mną, to miał kłopoty. Kłopoty, z głowy nie wyszedłeś. No Bary kim gra? Arsenal. Arsenal. Ty Semi? Napoli. Jak ty grałeś? Ile było? Nie, 3-1 dla Bary. Przejmują zaraz chłopaki dronem już po nami. Bo często, że straciliśmy w tym meczu piłkę 2-30 razy, to oni się nakręcają. Jeszcze dłużej, jeszcze w tym meczu takie momenty. Jak najmniej takich kontaktów, żeby was nie poobijali i grać. Jednej strony na drugą. To nie musi być jakiegoś mega tempa, ale utrzymywać się przy piłce jak najwięcej. Robson, bo nie nagrałem bramki, to co tu się wydarzyło? Tomek, profesor. W tym meczu. Podanie prostopadłe do Daniela. Daniel wsiadł na skuter jak zwykle. No i do pustaczka, do Simaonu. Simaon tylko dołożył nogę. I 3-0. I 3-0. Do gablotki. Jak to się mówi. Pierwsza. Dziczek za Piotrka. Zdebelek jak zdrowie? Dobrze. Na pewno? Dziękuję. No, ale to dam radę. Rozi! Rozi! Dzięki! Rozi! Leo! Kalecio! Kalecio! Jak chcecie to, zostańcie na dół. Brawo! Dziękuję.
Smało, no szuka cię piłka, co? O, szuka piłki. Szukała. No, nie tylko dzisiaj, w Busku w ogóle. No tylko w Busku na razie, do wybory. Od czegoś trzeba zacząć. Dobry prognostyk. To był Bubik. Ale dał. Yeah. Dobrą dał. Pomysł dobry. Co to grają? Brawo, Rzesza. Super Rzeszka. Vier zu null. Rzesza. Pierwsza bramka w pierwszej drużynie? Pierwszą, to gratulacje. No. Dzięki. I co? To jak zapamiętasz ten moment? Grzęda, dobrze, ci, fajnie. Grzęda ci zagał? Grzęda przepuścił banat piłkę. No siadło ci to, nie? Siadło, no na lewej, na lepszej nodze. Siadło dobrze. Co, fajnie się grało? Fajnie. Tata się ucieszy, co? Na pewno. No, pozdrawiam go. Pozdrawiamy tatę. Dzięki. To widzisz, trener wtedy wygrał tą celiotkę U17 w Krakowie. Wow. I przegrał, to jest stara przeszłość. Ale żeście nas golili, chyba na spalingu ostatnio w zimie, nie? Że kto? No i żeście nas golili. Spokojnie. Dobra, w bluzie zostawiam, tak jest. No przecież chciało pan się tu przyjechać. To znaczy... Ile tu macie? No, nie mamy tak daleko, jechaliśmy godzinę z hakiem z Krakowa, tak naprawdę, bo Kosmyżów jest nieopodal Krakowa. Bardzo chcieliśmy tu przyjechać, bo wiedzieliśmy, z kim będziemy grać, wiedzieliśmy, że rozwój to jest bardzo mocny zespół, znamy się też zresztą z trenerami jeszcze tam gdzieś z rywalizacji, kiedy pracowałem w Centralnej Lidze Juniorów, więc wiedziałem, że to jest mocny zespół z czwartej Ligi Śląskiej, więc dla nas to bardzo cenne doświadczenie. Bardzo fajny mecz z mojej perspektywy, ze względu na to, że bardzo mocny rywal na dzisiaj dla nas, tak naprawdę poza zasięgiem, sporo musieliśmy popracować fizycznie, zespół bardzo dobrze też zorganizowany tutaj taktycznie, operujący piłką. Myślę, że my też chcieliśmy na pewno grać w piłkę, nie gdzieś tam wybijać, tylko... No właśnie, to się podobało, że nawet chłopaki tak mówili już ci, co zeszli z boiska, że kurde, oni nic nie wybijają, wszystko grają. No tak gramy, taki obraliśmy gdzieś tam kierunek, odkąd tutaj z chłopakami pracujemy. Że chcemy się na każdym szczeblu, na którym występujemy, bez względu na to, czy to jest piąta, czwarta liga, no po prostu chcemy uczyć się grać w piłkę i się rozwijać, no bo po to tak naprawdę to robimy, bo to kochamy, lubimy grać w piłkę, chcemy ją mieć, nie, przy nodze, więc... No oby jak najczęściej takie podejście. Dzięki trenerze, dzięki, powodzenia. To był okres chyba tak, drugiej ligi. Jeszcze... Czekajcie, ja masz występu drugiej, że bym chciał od razu powiedzieć. To Maciek, proszę. Ja ci powiem, ja chyba... że ma 23. Nie, koło 20. No jak? 23. A Piotr? Piotr? No, nie chcę mi się liczyć. Jeżeli Maciek się pomyli, to jeden. Wejdź do ławki. No, ale wracając do historii, bo gadamy już głupoty. To był okres drugiej ligi, jeszcze jak na zgodę graliśmy. I tam to był trening, mieliśmy taki łączony trening, że... trenowaliśmy na zgody rano, siłownia, jakiś tam obiad i później jechaliśmy na kolejarz, na trening. No i... Na kolejarz czy na hetman? Na kolejarz, to byłeś na kolejarz i tam miały być małe gry, nie? I była taka sytuacja, że my młodzi po treningu, jakby starsi już zeszli z tego, z siłowni, to wszyscy już pojechali. No a my zaczęliśmy tam szykować sprzęt, czy tam trener nam powiedział, co mamy szykować. No i zostawiliśmy sobie to przed budynkiem i poszliśmy do szatni. No i ogólnie wtedy to był taki okres, że nikt z nas nie miał prawa jazdy i tam był, może ja był, na pewno był Sebastian Olszewski, ja byłem, nie wiem, może Kacper wtedy był, no nieważne, jakby sami młodzi i... Siwy, tak? Też, pewnie siwy i w ogóle. No i wychodzimy z tego klubu i myśleliśmy, że już ktoś na nas poczeka, nie, czy coś, cokolwiek, albo ten sprzęt weźmie trener jakiś. No a trener, którego no, niestety już chyba tutaj nie ma,
pojechał też, zostawiając ten cały sprzęt. No członek sztabu. Tak, członek sztabu, dokładnie. Żeby była jasność. Pojechał, no i nic na mnie mówiąc, zostawił nam tam właśnie piłki, jakieś łachoki, kapki i narzutki, nie? U nas było właśnie też wtedy tam trzech czy czterech, gdy, no i w sumie jak nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, to mówimy, zadzwonimy do trenera, nie? No a to był taki dość taki ciężki dojazd, był bezpośredni autobus, ale on jechał przez całe centrum i kurczę, no tam dostać się sobie zgodę na kolejarz, to było trochę no, czasu, a trening był tam jakiś odstęp, to może było, nie wiem, godzina, dwie, ogarnąć autobus. No i dzwonimy do trenera i mówimy, że trenerze, bo tutaj został ten cały sprzęt, a oni, no macie tam jakiegoś busa stamtąd, a my, no chyba jest, nie? No to weźcie te piłki, te rzeczy i do busa siadajcie. No i my z tymi piłkami, z tym wszystkim do tego autobusu, no i jechaliśmy z tym, nie? Taka historia właśnie, że no ciekawe były rzeczy, jak się było takim młodszym zawodnikiem i... I co, zdążyliście na trening? Tak, tak, zdążyliśmy, bo wtedy akurat to było chyba tak, też mieliśmy, bo no los się zwrócił do nas, na szczęście mieliśmy, że nie wiem, za 10 czy 15 mieliśmy od razu autobus, nie, tam spod... Spod społem, tak? Tak, tak, no, no i od razu... Inny przystanek. No i biegliśmy oczywiście z piłkami i ze wszystkim biegliśmy, ale udało się zdążyć. I jeszcze, nie pamiętam dokładnie teraz, jak to było, ale... Nie wiem, czy coś nie zostało wzięte, czy coś było za mało czegoś i jeszcze dostaliśmy taki lekki opieprz, tak. Ale to nie jakiś duży, bo też trenerzy chyba zrozumieli jednak, że ten, ale tam starszy za wtedy tam kilku zawodników, które się wkurzyło na nas. Bez nas, oczywiście tak. Co finał, panowie, tutaj na takich podrzędnych meczach tyle ludzi się zbierało, a teraz finał i nie ma nikogo, no. To jak żeście to rozreklamowali? Nie poinformowaliśmy właśnie nikogo. No, jestem mi błąd, trzeba było na grupie napisać chyba. No to tak jest, no wszyscy poodpadali. Wstaje tylko najlepsi. Starek przyjdzie. Przyjdą kibica Barego podobno tylko. No już, jest jeden. Kibic. Na kogo byś postawił tu, w tym finale? Bary. Powodzenia się tak. O, następny dzień. Trochę się ludzi pozbierało. To Bary, Arsenal, Semi, Napoli. To spotkanie z komentarzem. Ja mówię, że Semi ciągle gra piwę. A ty nie? Ja grałem w tą grę od roku. Czy jednak pojawi się duża kurta polska, przyczajenie za podpójnymi zasięgami i trudne do oglądania kucharki. Tak czy siak, to jest najlepszych zawodników, zarazem z tego musi być Jezus Maria, Polak. Jezus Maria. Daj paluszka, a nie tę piotkę przybijasz. Ajajaj. Druga od piotka. Jakbym miał powrócić. W przerwie meczu muzyka. Można się rozejść. Proszę bardzo, to dla siebie. Dobra, Semi. Semi był poza zasięgiem. Nie no, był w zasięgu, ale niestety. No. Coś nie zagrało. Dawno FIFA nie grałem. W którą ostatnio grałeś? 2021. To i tak ci super poszło. Albo miałeś łatwą drabinkę. Nie no, właśnie miałem niezłą drabinkę, ale... Nie wiem, poza Semikiem nie było turybali, no trzeba to sobie powiedzieć. Ale zawsze cię ogrywał Semi? Nie no, zawsze ja go ogrywałem. Pierwszy mecz ze mną wygrał. No kiedy go ogrywałeś? Jak dwa lata nie grałeś? No w Kamieniu, na obozie. Niekiedy to było, półtorej roku temu. Dwa. Ty też nie grasz? Co, też turniej był? No był turniej, ja Górnikiem do finału doszedłem, ale... Z Wojtkiem Świerczyńskim pozdrawiamy, nie ma go na obozie. Przegrałem niestety w finale. A on kim grał? City. Górnik City, jak w latach 70. Szczerze, ten mistrz tego turnieju jest śmieszny, nie? Jak to jest mistrz turnieju, to ja jestem bogiem FIFA, nie? A ile się skoczyło? 4-0 w papę dostał. To czemu nie grać w turnieju? Dawaj. To strasznie zmęczony byłem po treningu.